Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnej recenzji. Tym razem będzie to sprzęt typowo mobilny, słuchawki dokanałowe firmy Skullcandy. Jest to model Smoking Buds 2 w takim wesołym limonkowym kolorze. Kolorów tych słuchawek, wzorów jest mnóstwo do wyboru, każdy znajdzie coś dla siebie. Ja akurat do testów dostałem taki kolor. Ile takie słuchawki kosztują moi drodzy? Oficjalna cena to jakieś 150 zł. Kupić je można już za jakieś 120, jak dobrze poszukacie. Jest to moim zdaniem cena dość adekwatna do możliwości tych słuchawek, do jakości wykonania, do jakości dźwięku i do komfortu użytkowania, bo to są trzy najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o słuchawki. Każde, nie tylko dokanałowe, ale też nauszne czy wokouszne. Co do tej ceny, moi drodzy, 120 do 150 zł nie jest to dużo. Oczywiście możemy już za 30-50 zł kupić dobre dokanałówki. Natomiast są też dużo droższe modele, niekoniecznie grające lepiej, po 600, 800, a nawet 1300 zł. Tak jak słuchaweczki Bose, które chociażby testowałem jakiś czas temu. Były fajne, ale takiej kasy bym w życiu nie dał. Natomiast co do tych Smoking Budsów, jak najbardziej taka kwota jest do przytrawienia za sprzęt tej klasy. I cóż, zanim przejdziemy do dokładniejszego opisu, garść podstawowych informacji. Słuchawki te posiadają łącznie kabel o długości 130 cm. Zakończony ten kabelek jest pozłacanym mini jackiem 3,5 mm. Jak widzicie, jest to 4-pinowy jack, czyli mamy też wejście na mikrofon przy okazji. Mikrofon pokażę za chwilkę. Co jest ciekawe, mamy tutaj kabelek nieplączący i wykonany także z miedzi OFC, czyli z miedzi, która przewodzi jak najwięcej prądu, daje jak najczystszy sygnał, dzięki czemu jakość tego dźwięku jest możliwie jak najlepsza. Oczywiście pozłatany wtyk też robi swoje. Impedancja tych słuchawek wynosi 16 Ohm, a maksymalna moc to 10 mW. Pasmo przenoszenia w słuchawkach dokanałowych jest na ogół troszeczkę inne niż w takich normalnych nausznych. W tym przypadku wynosi od 100 Hz do 18 000 Hz. I w tych słuchawkach zawarto 9-mm przetworniczki, które może nie są największe, ponieważ spotyka się nawet dziesiątki, jedenastki. Natomiast układ tych słuchawek i technologia wykonania sprawiają, że dźwięk z nich jest naprawdę świetny i potężny. Oczywiście słuchaweczki te mają także sporo takich charakterystycznych dla Skullcandy akcentów, czyli chociażby czaszkę w tym miejscu na wtyku, potem na rozgałęzieniu tych kabelków oraz także, jak widzicie, na samych słuchawkach. Po drodze, moi drodzy, jest ten pilot z mikrofonem, o którym mówiłem. Mamy tutaj mikrofon z logo Skullcandy oraz tutaj kolejną czaszkę. Jest tutaj wielozadaniowy przycisk, którym możemy spauzować jakiś utwór, wznowić go, odebrać rozmowę oraz zakończyć rozmowę. Co do samego tego przycisku, moim zdaniem mógłby klikać troszeczkę lepiej, ponieważ trzeba dokładnie w tą czaszkę nadusić dość mocno, żeby zareagował. Mogłoby to troszeczkę lżej chodzić. Natomiast mimo wszystko sprawdza się to w praktyce tak jak trzeba. Przeprowadziłem kilka rozmów telefonicznych poprzez te słuchaweczki i powiem Wam, że jakość jest naprawdę dobra, ponieważ ja rozmówcę słyszałem w tych słuchawkach bardzo, bardzo dobrze, wyraźnie. Natomiast jeśli działało to w drugą stronę, to mikrofon, jak widzicie, jest dość blisko ust. I nawet jeśli mamy w okolicy trochę hałasu, czy jesteśmy na ruchliwej ulicy, to i tak nasz głos zbiera dość dobrze i rozmówca słyszy nas dość wyraźnie. I przechodzimy do najciekawszej części, czyli samych słuchaweczek. Jak widzicie, są one specjalnie zakrzywione, tak żeby jak najbardziej dopasować się do ucha. Mają też specjalne wkładki. W zestawie mamy też wymienne, troszeczkę mniejsze, tak żeby każdy mógł je sobie dopasować do uszu, nieważne czy będzie ich używał mężczyzna czy kobieta. No i cóż, poza samą redukcją pasywną hałasu z zewnątrz, to te miękkie wkładeczki świetnie dopasowują się do naszych uszu. Wchodzą do ucha dość głęboko i trzymają się tam bardzo, bardzo pewnie. Jak widzicie, tutaj mamy też bardzo ciekawy układ poprzez takie okienko. Widzimy przewód oraz sam magnes. Mamy tutaj też troszeczkę koloru fioletowego, który się komponuje fajnie z tym kolorem limonkowym. Generalnie design, kwestia gustu. Moim zdaniem te słuchawki wykonane są ładnie, a przede wszystkim te wszystkie materiały są
porządne i trwałe. Nie jest to jakiś tani plastik, tylko naprawdę fajne, wytrzymałe tworzywo. Jakość kabla też jest dobra, dlatego myślę, że ciężko będzie uszkodzić te słuchaweczki. No i moi drodzy, najważniejsza rzecz, czyli dźwięk. Powiem Wam tak, testowałem te słuchawki pod kilkoma źródłami dźwięku. Pierwszym z nich był oczywiście smartfon, ponieważ są to słuchawki, jakby nie było, przeznaczone do użytku mobilnego. Generalnie używać je będziemy zapewne ze smartfonem lub tabletem. Testowałem je także przy komputerze pod kartą Creative Sound Blaster Recon 3D, którą oczywiście znacie z mojego kanału. Słuchając muzyki na komputerze, dźwięk był po prostu fenomenalny, nawet nie używając żadnych ulepszeń, które ta karta dźwiękowa oferuje. Dźwięk jest naprawdę mocny, głośny i o dziwo dość czysty, pomimo że są to słuchawki jeszcze z takiej średniej półki cenowej, jeśli chodzi o dokanałówki. Więcej o dźwięku będziecie mieli w sekcji typowo poświęconej dźwiękowi. Natomiast krótko podsumowując, ten dźwięk, jak za taką cenę, rewelacja. I moi drodzy, czas na podsumowanie. Mieliście okazję zobaczyć podsumowanie dźwiękowe przed chwilą, a teraz całe wrażenia z moich testów tych słuchawek zebrane w kilku zdaniach. Więc tak, powiem bez ogródek, że są to w tej chwili najlepsze słuchawki dokanałowe, jakie było mi dane testować, oczywiście poza tymi od Bose, które kosztują, no nie ukrywajmy, 10 razy tyle. Słuchawki genialne, jeśli chodzi o Bose, natomiast kompletnie nieopłacalne do kupienia jak na polską kieszeń. Natomiast te słuchawki Skullcandy Smoking Buds 2, pomimo że nie są technologicznie aż tak bardzo zaawansowane jak te takie high-endowe, to są przystępne cenowo, wykonane bardzo dobrze, świetnie leżą w uszach, zapewniają bardzo wysoki komfort użytkowania. Przy okazji też całkiem fajnie niwelują pasywnie hałasy otoczenia. No i dają przede wszystkim wyraźny i mocny dźwięk. Idealne słuchawki do słuchania muzyki rozrywkowej, takie gdzie mamy dużo instrumentów, dużo basu, sprawdzą się na pewno świetnie. Tak więc ze swojej strony mogę je spokojnie polecić, nie będziecie rozczarowani. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tej recenzji i pozdrawiam Was, cześć!